Słuchajcie, Mini 3 Pro czy może R2S? Którego drona wybrać? Bardzo dużo pytań na ten temat się pojawia i w tym odcinku postaram się podzielić nie tylko informacjami katalogowymi i parametrami, ale też własnymi doświadczeniami. Jestem jednym z niewielu pilotów, którzy nagrywają i mają te dwa drony i nimi latali, latają cały czas do dyspozycji. I w tym materiale postaram się nie tylko podzielić takimi technicznymi tematami, ale też swoimi doświadczeniami. Powiem Wam, który też ja bym wybrał i który dla mnie dron jest lepszy. Opowiem o tym, jakie są dla mnie główne zalety i też wady. Jeżeli zaczynasz swoją drogę z dronami, zachęcam Cię bardzo serdecznie też do skorzystania z mojego bezpłatnego przewodnika online dotyczącego tych pierwszych kroków. Poznasz poszczególne modele, który wybrać, jak określić swoją wizję, w jaki sposób się rozwijać, tak żeby latanie dało Ci pewność, ale też i mega przyjemności i fajne doznania. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Zastanawiałem się, jak sporządzić tą recenzję dla Was, jak ją przygotować i postanowiłem ją zrobić zupełnie inaczej. Mianowicie zacznę od końca, czyli który model bym wybrał. Gdybym teraz był zmuszony do tego, żeby wybrać tylko jeden model, wybrałbym R2S, a to z paru powodów. Przede wszystkim on jest solidniejszy, jest bardzo porządnie, masywnie wykonany, waży prawie 600 gramów i w powietrzu ten dron lata naprawdę pewnie i bardzo dobrze się trzyma. Ma on większy sensor, bo ma sensor jednocalowy o rozdzielczości 20 megapikseli i pod kątem zdjęcia bym powiedział, że jest bardzo dobry, to samo pod kątem filmowania. Uważam, że uniwersalnie biorąc pod uwagę zarówno zdjęcia, jak i filmy, to ten dron jest faktycznie lepszy. I przede wszystkim może nagrywać w profilu płaskim, czyli w D-Logu, w rozdzielczości też 5,4K w 30 klatkach na sekundę, natomiast 4K w 60 klatkach na sekundę. Jeżeli chodzi o kamerę, to co jest dla niego unikalne, to przede wszystkim szerokie pole widzenia, bo ma tutaj 88 stopni, ekwiwalent ogniskowej 22 mm, czyli faktycznie widzimy zdecydowanie więcej. I ten dron nagrywa nam już z bitrate'em 150 megabitów na sekundę. Taka obserwacja na bieżąco, a mianowicie R2S ma jednak dużo większe pole widzenia, dużo szersze pole widzenia i dzięki temu nie musisz się tak bardzo wznosić, żeby objąć cały obiekt. To szczególnie jest ważne, jeżeli mamy obiekt na krawędzi tego 120 metrów, na tej bariery, bo faktycznie miniaczem 3 Pro trzeba podnieść się trochę wyżej. Także patrząc pod kątem kamery i całości, ten dron jest naprawdę świetny. Posiada czujniki z przodu, czujniki górne z przodu i czujniki z tyłu, oczywiście dół również. Nie posiada czujników bocznych, więc na co warto zwrócić uwagę, żeby nie zahaczyć bokiem o przeszkodę, bo wtedy faktycznie może dojść do kraksy i to jest jedna z jego nielicznych takich słabszych stron, a mianowicie nie ma czujników z boku. Ma wbudowaną pamięć 8 GB, ma duży akumulator i długi czas lotu. Ten dron osiąga około pół godziny i całkiem dobrze sobie radzi, natomiast jeżeli chodzi o prędkości maksymalne, 19 metrów na sekundę to jest naprawdę już petarda, bo to jest prawie 70 km na godzinę, około 68 km na godzinę. To jest naprawdę dobry wynik w tym trybie sportowym. Jeżeli chodzi o aparaturę, on współpracuje z dwiema aparaturami, z Sharą, czyli DJI RC N1, a także z aparaturą DJI RC Pro, czyli tą wersją następcą smart kontrolera, który kosztuje w Polsce ponad 5000 zł. I to jest fajna rzecz, bo jako jeden tylko z dwóch dronów, Mavic 3 i R2S, mają właśnie możliwość współpracy z tą nową aparaturą, najbardziej zaawansowaną wśród dronów konsumenckich. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, nie sprawiało mi żadnych kłopotów jak do tej pory. Naprawdę dobrze się nim lata. Ja latam z tym szarym kontrolerem DJI RC N1 i z iPadem. Naprawdę dobrze to wygląda. Mogę na nim w pełni polegać. Mam dwa akumulatory i ładowarkę i huba. Dużo filtrów mam też do niego i ogólnie mógłbym powiedzieć, że gdybym miał wybrać jeden dron, to albo Mavic 3, albo właśnie tego R2S. To są moje dwa faworyty. I gdzie tutaj możemy dopatrywać się słabszych stron? Bo wiele osób zapyta, no dobra, gdzie jest haczyk? Dlaczego w takim razie Mini 3 Pro można rozważać? A mianowicie Mini 3 Pro możesz rozważać wtedy, jeżeli nie masz papierów na drona, nie masz licencji i tylko latasz w kategorii otwartej, w podkategorii
kategorii A1 i A3. Wtedy faktycznie możesz polegać na lekkim dronie poniżej 250 gramów, bo R2S waży ponad dwa razy tyle co Mini 3 Pro, więc tego trzeba być świadomym. Tutaj zastanawiałem się też nad innymi wadami. Muszę powiedzieć, że to naprawdę nie jest tak łatwo wskazać jakiekolwiek wady, jeżeli chodzi o R2S. Cena 5200 za zestaw podstawowy nie jest zła, uważam, w stosunku do wartości, jakie nam ten dron proponuje. Oczywiście nie ma tutaj może regulacji przysłony, to jest taka sprawa. W stosunku do Mavica już 3, na pewno nie do Mini 3 Pro, to jest to, że on nie ma przysłony. No i jest dosyć głośny w stosunku do tych maluchów. To może to, że jest głośny. Słuchajcie, mamy już w powietrzu R2S. Ten dron jest o niebo głośniejszy od tego, co prezentuje nam Mini 3 Pro, więc porównując je, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim jedną rzecz, a mianowicie to są zupełnie inne drony. Gabaryty to jest jedna rzecz, druga odporność na wiatr, które trzeba wziąć pod uwagę. No i trzecia sprawa, która jest mega ważna, on jest dużo, dużo głośniejszy. Także biorąc pod uwagę całokształt, ja bym wybrał tego, bo to jest taki solidny, bardzo solidny średniak i tylko Mavic 3 go przeskakuje na tę chwilę, natomiast jest lżejszy, bardziej poręczny, fajnie lata, bo Mavic 3 to już jest naprawdę petarda. Też finansowa oczywiście, tak to wygląda. Przejdźmy teraz do Mini 3 Pro. Powiem Wam, jakie są jego cechy, bo tutaj ten model jest również bardzo ciekawy i na koniec podsumujemy sobie w takim razie, jak to wygląda. To jest dron, który mógłbym polecić głównie dla influencerów, ludzi, którzy tworzą szybkie treści, rolki na Instagramie i na TikToku też swoje filmy i historie. Z tego względu, że ten dron daje nam praktycznie gotowy obrazek od razu, bardzo przyzwoity obrazek i można nim też filmować w pionie, co jest bardzo ważne właśnie dla osób, które tworzą treści, tak jak powiedziałem, dla tych dwóch platform. To jest to. Główne jego zalety, to o czym można powiedzieć, to jest bardzo jasny obiektyw, bo to jest przesłona 1.7, więc jest mega jasny, nawet wieczorem można kapitalne ujęcia uzyskać i też ta przysłona daje nam możliwość rozmycia tła bardzo łatwo, bo tak jak R2S, ja robiłem parę prób i nagrywałem też siebie w formie vlogowej, kiedy ustawiłem go spokojnie i dawał mi rozmycie, ale nie było to tak dobre rozmycie jak tutaj. Witajcie kochani, Rafał z tej strony, dzisiaj drugi odcinek, który w całości nagram DJI Mini 3 Pro. Jest to nowy dron, którym latam już od 3 tygodni. Można też używać, jeżeli nagrywasz dźwięk komórką i sobie fajnie zsynchronizujesz, też do nagrywania vlogów, gdyby nie fakt taki, że on się trochę nagrzewa. Nie ma tutaj wentylacji i niestety on się będzie nam nagrzewał już po mniej więcej 5 minutach. Jeżeli chodzi o zalety, 4K w 60 klatkach na sekundę, czyli jest naprawdę petarda, bo jest dobra rozdzielczość i też mamy klatkaż, możemy zwolnić. 120, jeżeli chodzi o Full HD, czyli jeszcze lepiej, naprawdę super pod tym względem. To, że mamy wychylenie kamery do góry, to, że mamy możliwość też śledzenia nawet w trybach pionowych, podczas filmowania pionowego, to jest rewelacja. Inteligentne tryby działają. Czujniki przód i tył i też działa bardzo dobrze obstacle avoidance. Oczywiście trzeba uważać na boki, ale on chodzi super z tym APAS-em 4.0. Jest to jeden z lepiej omijających przeszkody dronów. Śledzi nam głównie z tyłu, czyli podąża za obiektem. Oczywiście może śledzić też pod kątem, ale wtedy nie ma obstacle avoidance, czyli możemy wtedy wlecieć na przykład w drzewo. Trzeba trochę pod tym kątem uważać i zwrócić na to uwagę. Równolegle przygotowałem kompleksowy przewodnik online, gdzie mamy zarówno instrukcje, jak i krok po kroku wszystkie czynności rozpisane. Mamy też studium przypadku, jeżeli chodzi o latanie i też projekty kreatywne. Tam można dowiedzieć się bardzo dużo, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro. Można też zadawać pytania i jest to rozwiązanie też, które powstaje na Wasze życzenie i na bieżąco dogrywam też treści, którymi zainteresowani są uczestnicy. Dużą zaletą jest fakt, że ten dron jest bardzo lekki, czyli nie trzeba mieć specjalnych uprawnień na niego, bo można w ciągu 10 minut zarejestrować się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Myślę, że można i warto zrobić też oczywiście uprawnienia 1A3. Trzeba zapoznać się z instrukcją obsługi i też numer operatora tutaj przykleić, gdzieś umieścić na korpusie samego drona i to wszystko można zacząć latać. Takie drony są bezpieczne, bo one po pierwsze są
ciche. On jest bardzo cichy. A po drugie, nawet jakby doszło do kraksy, to jest duże prawdopodobieństwo, że nic się nie stanie. Oczywiście przy ekstremalnej sytuacji ktoś się wystraszy i wjedzie jeden kierowca w drugiego, albo podobna rzecz może się zdarzyć, ale zwykle tego typu drony nie zrobią dużych strat i to jest super sprawa, że Mini 3 Pro możesz latać prawie wszędzie, blisko ludzi. Ten dron ma stosunkowo duży sensor, jak na taką malutką kamerę, bo ma sensor 1:1/3 cala i ma dwa profile kolorystyczne, Disney-like, a także profil normalny, czyli jeden jest pseudopłaski, wymaga postprodukcji, a drugi daje nam już gotowy, bardzo fajny obrazek. To, o czym jeszcze mogę powiedzieć, akumulator jest trochę słabszy, jeżeli chodzi o ten podstawowy akumulator, bo tutaj mamy też akumulator bardziej pojemny w wersji Pro i daje nam dłuższy czas lotu i więcej waży taki dron, bo normalny akumulator waży 80 gramów, a ten w wersji Pro czy Plus, akumulator Plus waży 121 gramów, czyli cały dron jest cięższy o około 40 gramów, więc to jest dość sporo. Z takich spraw praktycznych, to co teraz sobie przypomniałem, to jest jedna rzecz, a mianowicie tutaj mamy akumulatory, gdzie jest na każdym odrębny status naładowania i na każdym jest włącznik, tak, przycisk. Natomiast tutaj sam akumulator nie ma tego, tylko w korpusie mamy. Czyli jeżeli chcesz sprawdzić stan naładowania, trzeba go wpiąć albo do drona, albo do huba. Nie da się tego zrobić tak, mając akumulator w ręku. Mini 3 Pro ma też fantastyczną aparaturę, bo można go kupić w zestawie albo z aparaturą podstawową, czyli N1, DJI RC N1, lub też bez aparatury jest możliwość zakupu. Dostałem ostatnio maila, że można na stronie producenta, czyli DJI.com w Holandii kupić już wersję samą, gołą, bez aparatury. Jeżeli ktoś ma więcej dronów, to jest dobra wiadomość. No i to, o czym chciałem powiedzieć, że ta aparatura z wbudowanym ekranem, ta szara DJI RC, jest naprawdę super i dla wielu osób będzie rewelacyjnie. I fajnie drążki chodzą, jest pokrętło też zoomu. Mamy też dwa klawisze funkcyjne i wbudowany ekran, który jest stosunkowo jasny, a lekka jest ta aparatura cała, więc uważam, że to jest świetna rzecz, żeby kupić sobie ten zestaw. Dron plus aparatura, ta DJI RC z wbudowanym wyświetlaczem. One są mega precyzyjne i bardzo ładnie się nimi steruje. W tym trybie Cinematic można fajnie, precyzyjnie latać. Te są dużo grubsze i już nie są takie subtelne. Już niestety te ruchy są takie trochę, jakby się latało kartoflem. Natomiast w tym przypadku można naprawdę przepięknie kadrować i bardzo ładnie ten dron lata. To, o czym mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o inne sprawy. Zoom jest świetny z tego pokrętła na pewno. Obstacle avoidance, to co mówiłem, ten APAS 4.0 jest też genialną funkcją, którą warto spróbować i polecić, być świadomym, jak on omija przeszkody, bo omija naprawdę świetnie. Jego słabsze strony, to o czym mógłbym powiedzieć, to na pewno jest brak wentylacji, czyli to, że się grzeje. Niska odporność na wiatr, to jest jego taka dosyć duża wada. I też to, że odszumianie, te algorytmy, w zależności od tego, jaka jest wersja oprogramowania, czyli firmware'u dla tego drona, te algorytmy odszumiające mogą powodować dość mocne mydło. Trzeba wyczuć go, przy jakiej rozdzielczości, klatkażu i przy jakim ISO on wykonuje fajne ujęcia, na przykład wieczorem, bo nie we wszystkich parametrach uzyskamy dobre wyniki, więc warto sobie sprawdzić. Ale ja mogę wam powiedzieć, że na przykład 4K w 50 klatkach przy ISO 800 jeszcze było ok. Nie wszystko mi wchodziło tak dobrze. Użyteczne ISO bym określił jako 800 max, ale to i tak jest dużo jak na taką małą optykę i jak na takiego malutkiego bąka jak Mini 3 Pro. Słuchajcie, dwie rzeczy, które są mega istotne, o których nie wspomniałem wcześniej. Po pierwsze, mamy crop tutaj, przy 4K w 50 klatkach jest crop i to dosyć spory. Natomiast druga rzecz, że on ma bardzo ładne światła, bo ma LEDy zarówno na przednich, jak i na tylnych ramionach. I podczas nagrywania też świecą, naprawdę ładnie to wygląda. Co do Mini 3 Pro, jeżeli się lata wieczorem czy w nocy, to już jest troszeczkę słabiej i trudno zorientować się nawet, gdzie jest ten dron. I druga rzecz, zoom działa owszem, ale dla 4K 25, nie działa dla 4K 50. Czyli to jest tak, że na papierze mamy 4K w 50, ale okazuje się, że owszem, możemy nagrywać zwykłe wideo, w zwykłym trybie wideo, natomiast jeżeli chodzi o coś więcej, na przykład śledzenie albo inne inteligentne cechy, czy choćby zoom, niestety nie mamy tutaj możliwości podniesienia klatkażu, tylko zostajemy przy najniższym.
I teraz jeszcze jeżeli chodzi o ceny, ten dron kosztuje w Polsce 5249 zł w wersji Basic, czyli z jednym akumulatorem i z kablem bez ładowarki, natomiast ten dron kosztuje w wersji tej podstawowej 4000 z hakiem, około 4099 zł, więc jest tańszy o ponad 1000 zł, ponad nawet 1100 zł. Więc jeżeli mamy budżet napięty, to faktycznie można wziąć tego drona z jednym akumulatorem i z szarym kontrolerem i on będzie się nam dobrze sprawował. Jeżeli chodzi o R2S, no to już tutaj też wybór jest taki, że możemy wziąć w wersji combo albo w wersji podstawowej, ewentualnie jeszcze z tą aparaturą lepszą. No to już jest wyższa wartość, ale wtedy mamy zestaw bardzo profesjonalny. Możemy nawet prowadzić jakieś ciekawsze rzeczy typu sprawozdania z imprez i obraz podać poprzez HDMI z tamtej aparatury. Także podsumowując, mogę Wam powiedzieć tak, wybór jest dosyć trudny, bo jeden i drugi jest naprawdę świetny. Na jednym i drugim można polegać, ale ja bym polegał bardziej i bardziej polegam na R2S, bo jest po prostu solidniejszy. Jest to dron z prawdziwego zdarzenia, który już w powietrzu nie boi się wiatru. Tego trochę rzuca, ale ma ciekawsze rzeczy pod kątem szybszych kreacji i blisko ludzi, tak jak dla TikTokerów na przykład. Oczywiście jeden i drugi naprawdę ma wysoką jakość. To są urządzenia już o bardzo wysokiej jakości. Najlepsze na świecie obecnie małe drony, takie, które ważą poniżej powiedzmy 600 gramów w tym zakresie i są rewelacyjne. Jeden i drugi, jeżeli masz zacięcie, nauczysz się i będziesz spokojnie się doskonalić, to jeden i drugi da Ci naprawdę dużo, jeżeli chodzi o Twój samorozwój i tworzone zarówno zdjęcia, jak i filmy, czy inne prace typu animacje, hyperlapse, czy panoramy. Rewelacja. Jeden i drugi naprawdę daje możliwości. Filtry są dostępne. Poprzednio korzystałem z filtrów z Mavic Air, tych doklejanych. W tej chwili mam filtry Freewella. To jest bomba, bo mogę faktycznie w tym momencie też sobie zrobić to, co chcę dokładnie. Filtrek UV, sześciopak, NDPL i także filtry szare. Od czwórki aż po 60, a tu jest nawet ND1000. Super! Osprzęt jest też dostępny już w tej chwili, także pełne pole do popisu i można wiele zdziałać zarówno jednym, jak i drugim dronem. Ja Wam bardzo gorąco polecam te modele i jeżeli zaczynacie swoją przygodę z dronami, to zapraszam do tego warsztatu, który przygotowałem darmowego, czyli pierwsze kroki z dronem. Mam też oczywiście warsztaty tematyczne, produktowe dotyczące obu modeli. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, podlinkuję w opisie. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś komentarze swoje, czy uwagi, czy przemyślenia, to bardzo proszę o właśnie umieszczenie komentarza pod filmem. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.